To nie jest oczywiście inicjatywa nowa, ponieważ no, Janów obchodzi 200-lecie, więc wydaje się, że już wcześniej właściwie można było to występować. W każdym razie to wymaga opracowania specjalistycznego wniosku, różnego typu badań. To zostało wszystko zrobione i w tej chwili oczekujemy już na ostateczne załatwienie tej sprawy. Mamy informację, że wszystko przebiega pomyślnie i właściwie w tej chwili ten wniosek już czeka tylko na podpis prezydenta. Piękny zabytek z tradycją ogromną, wpasowany w krajobraz. Coś fantastycznego, co zasługuje na szczególne potraktowanie. Rosjanie w 1817 roku postanowili założyć stadninę koni w Janowie Podlaskiej. Jest to efekt działań wojen napoleońskich, kiedy hodowla koni, ilość koni w Królestwie Polskim na terenach dawnego państwa polskiego gwałtownie zmalała. I wybrano właśnie stadninę koni. Gdybyśmy tak spojrzeli szerzej, to byśmy uznali, że główną wartością tego założenia są wartości kulturowe, wartości przyrodnicze i tradycja hodowlana. To połączenie tych elementów skutkuje tym, że jest to wyjątkowy obiekt. Wyjątkowy dlatego, że ma piękną architekturę, świetnie zakomponowany park, zieleń, świetnie wpasowany w Dolinę Nadburzańską i hodowla koni arabskich. I tu akurat wszyscy historię konia arabskiego w Polsce praktycznie znając nie wypada przypominać. To dotyczy całej stadniny i tych obiektów zabytkowych, czyli szczególnie oczywiście tych stajni najstarszych, czołowej i zegarowej, ale generalnie obiektu jako takiego. W tym momencie obiekt uzyska zupełnie inną rangę, inne postrzeganie, nie tylko na arenie krajowej. No i w związku z tym być może będzie znacznie łatwiej w przyszłości remontować te zabytkowe budynki. Stadnina koni wymaga szczególnego potraktowania, stąd wiele lat temu, tak naprawdę jeszcze za świętej pamięci Marka Karpa, a potem poprzez kolejnych dyrektorów, tym Marka Trelej i do obecnego, rodziła się koncepcja wpisania obiektu na listę pomników historii. Obecny dyrektor zakończył ten proces, złożenie wniosku. Wniosek przeszedł wszelkie uzgodnienia, urząd nas wyraził pozytywną opinię, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Kultury. Tak czekamy właściwie na podpis prezydenta Polski.